nazywa się Nocny Marek. Tak, dzisiaj mamy święto, wielkie święto sportu w Markach, święto biegania, po raz piąty Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze wspólnie z miastem Marki oraz markowymi biegaczami zorganizowało bieg Nocny Marek. Czy wiemy już ilu biegaczy we wszystkich kategoriach? Zakładamy, że około 800 zawodników weźmie dzisiaj udział. Chodzi o bieg główny, zawody Nordic Walking, jak i zawody dla dzieci i młodzieży. W biegu głównym maksymalna liczba startujących osób to 500, dobrze pamiętam? W tym roku przekroczymy 500, mamy ustalony limit 550 i myślę, że będzie to w okolicach tej liczby uczestników. Bieg cieszy się już bardzo dużym popularnością, jak i prestiżem w województwie mazowieckim. Tak, zgadza się, nie tylko w województwie mazowieckim, ale z wielu zakątków Polski dzwonią do nas osoby, pytają, czy mogą zapisać się na bieg. Jesteśmy na różnych portalach, serwisach biegowych, serwisach sportowych, także współpracujemy również z innymi biegami, które odbywają się w różnych miejscach w Polsce i wzajemnie promujemy swoje wydarzenia. W biegu na dystansie 1200 metrów. Gratuluję. No, dziękuję. Dziękuję. Moglibyście się przedstawić? Ja jestem Amelia Bisowska. A skąd pochodzisz? Z Kobyłki. Patryk Tuchasz z Warszawy. Słuchajcie, czy było ciężko, jak się biegło i czy lubicie biegi? Jak długo trenujecie? Czy macie czas na treningi? Znaczy, no biegam jakoś tak 3 razy w tygodniu właśnie z koleżanką, z Kamilą, która miała drugie miejsce. Gdzieś od 4 klasy tak bardziej na poważnie zaczęłam jakby biegać. No, ogólnie ciężko też nawet trochę było, ale jakoś dałam radę. Dzisiaj pogoda sprzyjała chyba biegom. No tak, sprzyjała. W zeszłym roku było bardziej gorąco. A który raz w Nocnym Marku? 3. Gratuluję jeszcze raz. Nie było jakoś mega trudno, ale no biegi to biegi. Łatwo też nie było. A jak często trenujesz? 3-4 razy w tygodniu, biegam od niecałego roku. Generalnie lubię biegać, sprawia mi to dużą przyjemność. A który raz w Nocnym Marku? 1. To zapraszamy w takim razie za rok, ale to chyba już na główny dystans, tak? Na 10 km. Będę się starał. Pani Bato, jak się szło? A dziękuję, wspaniale. Nasze mareckie lasy są piękne. A co to jest Nordic Walking? Nordic Walking jest to fantastyczny sposób spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, w bliskości z naturą, chodząc z kijkami. Proszę się nie mylić, bo nie jest to łatwy sport. Jest to sport dla wszystkich, ale również wymagający. A dlaczego wymagający? Bo wymaga kondycji, wymaga techniki, no i takiego samego zaparcia. A w czym pomagają kijki? Kijki pomagają w chodzeniu. Chodzi się po prostu łatwiej. Czyli utrzymujemy odpowiedni rytm i ciało w odpowiednim ruchu. Poza tym, jeżeli prawidłowo chodzimy z kijkami Nordic Walking, to angażujemy ponad 90% mięśni ciała, również masując wszystkie organy wewnętrzne poprzez taki ruch skrętu. A czy jest to sport, do którego trzeba się w jakiś szczególny sposób przygotować? Czy można po prostu wziąć kijki i wyjść z domu? Pewnie można wziąć kijki i wyjść z domu, ale ja tego nie polecam. Lepiej wziąć sobie profesjonalne lekcje u kogoś, kto uczy, bo można sobie na kijkach też zrobić krzywdę. Także ja bym polecała jednak profesjonalny zespół i profesjonalnego nauczyciela. Gratuluję Pani Justyno. Dziękuję bardzo. Jak się biegło? Dobrze, naprawdę dobrze, pogoda super, to są moje warunki, to jest moje lato, tak powinno wyglądać lato dla biegaczy.
Także jestem przeszczęśliwa. Trasa nie była może łatwa, bo sporo żwirku, ja też mam tak zwaną kurzą ślepotę, więc generalnie bałam się, że gdzieś tam, żeby w jakąś dziurę nie wpaść, w jakiś kamień się nie potknąć, żeby nic się nie stało. Także ostrożnie, ale zasuwałam, bo czuję, że obecnie mam super formę. W zeszłym tygodniu pobiegłam półmaraton w Radomiu, zrobiłam życiówkę, godzina 22:27. Dzisiaj chyba też przez przypadek padła życiówka, bo słyszałam, że 37 minut z kawałkiem. Także no super, jestem naprawdę bardzo zadowolona z siebie. Który raz na Nocnym Marku? Drugi. Biegłam tutaj po raz pierwszy w 2016 roku i też wygrałam. Gratuluję jeszcze raz i dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo. Panie Pawle, gratulacje, pierwsze miejsce. Dziękuję bardzo. Jak się biegało? Było ciężko? No nie było łatwo, jak widać. Widać, wszystko rozegrało się na finiszu, ale udało się wygrać, także nie mam co narzekać. Czas bardzo dobry. No, warunki były dobre, więc i czas adekwatny do warunków. A jakie dystanse pan biega? No, ostatnio głównie od 5 km do półmaratonu. Czyli dzisiaj taki, no, średnia droga dla pana. No, chyba ulubiony mój dystans. Skąd pan pochodzi, panie Pawle? Z Mińska Mazowieckiego. Jak często pan trenuje? 6 razy w tygodniu. To można powiedzieć, że jest pan zawodowcem. No, biegam po pracy, także bardziej amatorem jednak. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Panie burmistrzu, jak się biegło? Bardzo dobrze. Bieg po raz piąty w Markach, Nocny Marek. Trasa cały czas 10 km z lekką modyfikacją z racji remontu ulicy Głównej, no ale myślę, że ta nawrotka na Ceglanej też nie sprawiła trudności. Chciałbym na gorąco, jeżeli mogę, ocenić trasę i przygotowanie, więc piątka z plusem, a nawet szóstka dla wszystkich służb i osób, które trasę po pierwsze przygotowały, po drugie zabezpieczyły. Cieszę się, że na żadnym ze skrzyżowań nie było problemów. Wszystkie ważniejsze punkty i te mniej ważne, czy jakieś boczne uliczki były obstawione, więc osoby, które z Marek nie są, nie znają trasy, mogły spokojnie tą trasę przebiec, przede wszystkim bezpiecznie. I z drugiej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom. Naprawdę bardzo dużo osób kibicowało przed domami, z okien, z balkonów. Było to bardzo budujące na pewno te osoby, które biegły. I mieszkańcy Marek, i goście bardzo fajnie to odebrali, bo to zawsze taki doping dodaje tej siły, dodaje skrzydeł, żeby ten w sumie trudny bieg pokonać. W dzisiejszym biegu brało udział około 800 osób, a w biegu głównym ponad 500, rekord. Tak, cieszy nas to bardzo, nawet zapisy skończyły się kilka dni, znaczy limit osób zakończył się kilka dni przed dzisiejszym dniem. Od roku na rok widzimy wzrost zawodników, bardzo nas to cieszy. Świadczy to chyba o tym, że nasz bieg już jest na tyle rozpoznawalny, że zawsze ostatnia sobota czerwca do Marek przyciąga tak dużą liczbę zawodników, no, z miejscowości okolicznych, ale i też z miejscowości oddalonych od Marek o kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt kilometrów. Marki były jednym z pierwszych miast, gdzie odbywa się bieg nocny. Inne miasta również idą naszą drogą. Z tego co wiem, w 2014 roku, gdy pierwszy raz organizowaliśmy bieg Nocny Marek, to znałem kilka dosłownie biegów w okolicy, gdzie start i meta były właśnie w nocy. No, najbardziej znany to jest bieg Powstania Warszawskiego. Natomiast teraz przez te 5 lat tych biegów już jest więcej. No, można powiedzieć, że przynajmniej w okolicy byliśmy prekursorami, jeśli chodzi o biegi nocne, co chyba wskazuje na to po ilości osób, że ta formuła biegaczom również odpowiada.